Siema wszystkim. Słuchajcie, zrobimy test produkcji. Dużo ludzi tak robi, to postanowiłem, że też zobaczymy, ile u mnie to wyciągnie, tym bardziej po modyfikacji tego ogona. Dzisiaj mamy 121 kWh na razie. Użyjemy tego pierwszego sterownika, bo ja jestem jego pewien akurat, a tutaj jeszcze muszę w tym drugim ustawić przetwornicę, więc żeby to dobrze szło wszystko, ale na dzisiaj też trochę za późno, żebym to robił, a dzisiaj przyjechałem z delegacji, więc zrobimy na razie test produkcji do dnia jutrzejszego. Jest godzina 19:24, wiatr 7,3 m w porywach, 6,6, około 5, produkcja 350 W, 330, zobaczcie. Po założeniu tego ogona w tej chwili, tej dokładki do ogona, którą tam widzieliście na jednym z moich shortów, już jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o trzymanie się kierunku wiatru. Jeszcze to nie jest rewelacja, ale myślę, że to jest dobry kierunek. Tutaj też koledzy wspominali, że oczywiście musi być linearny przepływ powietrza, to doskonale wiem. Ta turbina tam jest tylko i wyłącznie ze względów na testy, na nic innego. Wiadomo, że tam warunki nie są idealne, aczkolwiek powierzchnia tych śmigieł jest dużo większa niż powierzchnia śmigieł, znaczy łopat tych pierwszych, oryginalnych, więc powoduje to, że po prostu nią mota tam przy wietrze właśnie takim 6-7 metrów. Zobaczcie, teraz akurat już nie ma tego większego problemu. Na razie tam jak wiatr się, że tak powiem, trochę wzmocni, to natrzyma obroty i produkuje ten prąd. Wcześniej to trochę tak średnio szło, bardziej się kręciło naokoło. No zobaczymy, jeżeli ten ogon się sprawdzi, to ja go jeszcze przedłużę i nawet go trochę jeszcze powiększę. A finalnie ta turbina wyląduje oczywiście na większym maszcie. Teraz nie ma sensu, żebym to wstawiał na jakiś duży maszt, bo nie miałbym możliwości testować ani ogona, ani łopat, ani sterowników, ani czegokolwiek innego, ani reduktora wibracji, bo przy montażu takiej turbiny na wysokości tam, nie wiem, 5, 7, nawet 10 metrów, to ja za każdym razem musiał jakiś wysięgnik do tego zamawiać, a to nie o to chodzi, tak? To nas tylko i wyłącznie na tym maszcie, który jest nad tym dachem od tego domku ogrodowego, tylko i wyłącznie do testów. No i tak sobie testujemy. Krótki checkpoint, godzina 23:43. Mamy w tej chwili 123 kWh, produkcja 700-800 W. Oczywiście to się waha, skacze do 1,5 kW chwilami, tak w zależności od porywu wiatru. Zobaczcie, jak to idzie mniej więcej. Wiatr mamy taki w tej chwili 14,8, w porywach do 16 metrów na sekundę. Jeszcze raz 23:44. Tak sobie to śmiga. Dobra, mamy godzinę 9:52. Dzisiaj już jest 3 lutego. Wczoraj był 2 lutego. Ja tego w sumie nie powiedziałem, no ale tak, dzisiaj jest 3 lutego. Od wczoraj, od 19:30 do teraz już mamy 129 kWh. Zaczynaliśmy, jak było 121 bodajże. Wiatr cały czas dmucha. Natężenie wiatru jest różne. W nocy było bardzo silne. On teraz sobie leci. Zależy, jaki tam podmuch mocniejszy jest. Fotowoltaika dodatkowo wspomaga troszkę. 240 W z fotowoltaiki. Zobaczcie. Obroty dosyć wolne. Dobra, siemano. Jeszcze raz. Godzina 17:10. Takie mamy warunki wietrzne. Dzisiaj, tak jak mówiłem, jest 3 lutego. Obroty turbiny spadły, trochę mały wiatr. Teraz trochę spadł wiatr, jak widać. Produkcja w tej chwili taka, 133 kWh.
pobór mocy z domu, dosyć mały. Tutaj idzie, jak widać, z falownika. Tutaj także z falownika. Dzisiaj trochę fotowoltaika wspomagała. Zobaczmy. Niewiele, ale 1,47 kWh z samego słońca weszło. Plus tutaj też coś weszło jeszcze, ale no w tej chwili już tutaj nie zobaczymy, bo tutaj historii nie pokazuje. Dobra, słuchajcie, mamy godzinę 19.30 dnia następnego, czyli 3 lutego. Tak jest, 3 lutego 19.30. Wszystko by się zgadzało. Zobaczcie, wiatr jest taki w tej chwili. Obroty turbiny. Produkcja. Oczywiście produkcja się waha w zależności od podmuchów. Standardowo na budziku mamy 134 kWh. Także tutaj macie około 13 kWh wyprodukowało przez 24 godziny przy tym wietrze, co był. Największe podmuchy, tak jak mówiłem, były w nocy. W dzień się już troszkę uspokoiło, ale no, produkcja taka, jak widać, nie spada tam poniżej jakiejś wartości 200-300 watów, tak przeważnie się trzyma około 400-500. No to jak mówię, zależy, jak tam mocniejszy podmuch będzie. No i tyle, chciałem wam pokazać przez 24 godziny. Zobaczycie teraz po kilku dniach, jeszcze pokażę, co się zmieniło. Zrobię jakiś krótki short odnośnie tego, ile wyprodukowało, powiedzmy tam po tygodniu czy coś jeszcze, tak do porównania w tym okresie wietrznym, bo wiadomo, że jeżeli nie wieje, to produkcji nie ma. Ale no, właściciele turbin wiatrowych wiedzą, że sezon zimowy właściwie to jest sezon na turbiny wiatrowe, więc jak najbardziej można coś z tego wyciągnąć. I to całkiem nieźle. 13 kWh to jest, powiedzmy, takie bogate zapotrzebowanie na domek taki jak mój. Tam zużywa dużo mniej oczywiście, ale nadmiar montujemy w pralki, baterie i jakieś takie inne urządzenia, które mogą wykorzystać tę energię. Energia się nie marnuje. Tak jak mówiłem, od kilku dni, jak to wieje, w zasadzie od 2 albo 3, to cały czas w domu jest off gridzie. Chyba że tam ktoś przesadzi, powiedzmy, za dużo urządzeń na raz włączy, to magazyn nie jest to magazyn, tak jak mówiłem, jakiś dobry, tylko jakieś stare kwasowe trakcyjne akumulatory. Od wózka nie widłowego, tylko od takiego Melexa, więc one nie mają jakiejś tam super wydajności, więc przy uruchomieniu kilku urządzeń w większym poborze prądu to niestety nie wytrzymają, więc one się wtedy tam na chwilę odłączą, ale turbina, jak widać, nadgoni to i za chwilę znowu się podłączy. Teraz jeszcze wspomaga fotowoltaika w dzień, jak nie ma chmur. Dzisiaj tak całkiem fajnie dawało jeszcze, więc sporo energii weszło. 134 kWh, 13 kWh przez 24 godziny. Tak to wygląda u mnie. Pozdrawiam wszystkich. Życzę powodzenia i wiatrów. Do następnego filmu.